I witam serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Dzisiaj skoncentrowałam się tak bardziej na rzeczach do domu. I zacznijmy od rzeczy z Pepco. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jest to ramka na zdjęcia. Ten, kto mnie ogląda, to wie, że ja bardzo lubię i teraz kupuję dużo ramek na zdjęcia, bo chcę sobie zrobić taką ścianę ze zdjęciami właśnie na klatce schodowej. No akurat ta nie pójdzie do sypialni, ale to mniejsza z tym. I powiem Wam, że trafiłam na bardzo fajną cenę, bo ona kosztowała 9,99 i jak widzicie tutaj jest 5 zdjęć, także może być w ten sposób powieszona, albo w ten sposób może być powieszona. Też bardzo fajnie to będzie wyglądać. I powiem Wam, że ostatnio nawet przeglądałam ramki w Pepco i nic akurat nie zwróciło mojej uwagi i dzisiaj byłam w sklepie i trafiłam na taką fajną ramkę za fajną cenę, więc sobie kupiłam. I o ile dobrze pamiętam, to były chyba jeszcze różowe i albo zielone, albo niebieskie, także jeżeli komuś zależy na kolorze, no to no ja akurat białe, bo mam taką bordową ścianę. Coś taki deseń padający, w każdym bądź razie ciemna i u mnie jasne ramki fajnie się będą sprawdzać. Kolejną rzeczą z Pepco jest to koc. Zobaczcie, jaki jest piękny. Powiem Wam, że jest naprawdę super. I to jest rozmiar 150 na 200. Akurat do przykrycia łóżka to jest troszeczkę za małe, ale tak żeby położyć na wierzch czy do przykrycia, to będzie w sam raz. Ja ostatnio szaleję za kolorem szarym, także u mnie bardzo fajnie się sprawdzi ten kocyk, myślę. I powiem Wam, że kosztował 29,99 i powiem Wam, że jest naprawdę fajny i przytulny. Mam dużo koców z Pepco i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z jakości, fajnie się biorą w pralce bez problemu i naprawdę no fajne są, fajne. Także jak dzisiaj zobaczyłam po prostu ten koc, to od razu stwierdziłam, że go biorę, bo będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądał w mojej sypialni. I jeszcze Wam powiem, że był fajny takie z takimi bimbołkami, też fajny, ale tamten był kolor taki bardziej w brąz wpadający, więc wzięłam taki. Kolejną rzeczą, tym razem do kuchni, powiem Wam, że długo chodziłam obok tych ścierek, bardzo długo, i powiem Wam, że dzisiaj się zdecydowałam, stwierdziłam, że kupię. Widać, że są porządne. One kosztowały 9,99, więc wychodzi cena za sztukę 3,33. I powiem Wam, że nie wiem jak z chłonnością, bo nigdy tych ścierek nie miałam, ale powiem Wam, że wyglądają na bardzo porządne. I dajcie znać, czy mieliście coś z rodzaju tych ścierek z Pepco, bo myślę, że fajnie się sprawdzą. I tutaj mamy jedną taką szarą, drugą mamy w paseczki, a trzecia to jest z takim wzorkiem, nawet jak tutaj, o, zobaczycie. Na obrazku jest. Powiem Wam, że ta chyba najfajniejsza będzie. Z takim jak stempelkiem czy coś takiego. Fajnie to będzie wyglądać. Ja ogólnie w kuchni mam kremowo-czerwoną kuchnię. Białe meble, te wszystko takie dodatki czarne, wykończenia. I myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Powiem Wam, że jakbym kupiła jeszcze takie coś w kolorze czerwonym, to też na pewno bym kupiła, bo naprawdę super, super ściereczki. Kolejną rzeczą, ja już tutaj otworzyłam, bo byłam bardzo ciekawa tego, jest to obrus. I powiem Wam, że wzięłam go tak naprawdę, no byłam bardzo ciekawa, bo powiem Wam, że ja mam spory stół i ciężko mi jest trafić na fajny obrus za rozsądną cenę, bo powiem Wam, że ten obrusik kosztował 24,99, więc fajna cena. I powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mi się kojarzy to z muszelkami, nie wiem jak Wam,
ale mi to się kojarzy po prostu z muszelkami. Jak widzicie, bardzo fajny wzór, były różne wzory, także do wyboru, do koloru. Mi naprawdę bardzo się podobały i super to wygląda na stole, bo oczywiście już rozłożyłam, tylko żeby Wam pokazać, to po prostu zdjęłam na chwilę. I powiem Wam, że chyba po prostu dokupię sobie jeszcze jeden, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny. To jest taki jakby śliskiego materiału, także myślę, że do kuchni tak samo się fajnie sprawdzi. Myślę, że jak rozlejemy coś, czy plama, czy coś, to fajnie się to spierze. No zobaczymy. Kit z Pepco, który po prostu zobaczyłam w gazetce, to stwierdziłam, że kurde, ja to muszę mieć. Naprawdę fajne, fajne, fajne. Ja już mam kilka tych kwiatków właśnie w tych doniczkach takich porcelanowych, czy prawda, jakiś no porcelanowy chyba. Mam te kwiatuszki, bardzo fajnie wyglądają, fajnie się sprawdzają, nie trzeba podlewać. I powiem Wam, że jak to zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam, że to muszę mieć. Tylko powiem Wam, że mi zależało na kolorze białym. Była u nas w sklepie jedna sztuka i to właśnie było w tym kolorze czarnym. No wzięłam. Wzięłam z tego względu, że taką roślinkę można w fajnym miejscu postawić. Fajnie to będzie wyglądało. Po prostu taki akcent do tych, co mam, bo ja mam w białych doniczkach i fajnie to myślę, że będzie się też odznaczać. Bardzo fajnie to wygląda. No powiem Wam, że jestem tym po prostu zakochana i pojadę jeszcze do innego Pepco, także jak będzie jeszcze coś właśnie z tego rodzaju, to sobie chyba kupię jeszcze jedną sztukę. I tak myślałam, że chyba sobie dokupię białą i to będzie tak, może w innym miejscu postawię. No w każdym bądź razie zobaczę, jak te białe wyglądają. I ten kwiatuszek, to oczywiście zdejmujemy. Możemy to, prawda, postawić osobno, a to wykorzystać też w jakiś inny sposób. Nie wiem. Też może być jako tak postawione, też fajnie będzie wyglądać. No, w każdym bądź razie możemy szaleć, układać, prawda, jak tylko sobie tam chcemy. I to kosztowało ten zestaw 19,99. No, powiem Wam, że trochę drogo, bo jednak, no nie wiem, nie wiem. Samo to, taki kwiatuszek kupowałam po 10 zł, więc to by wychodziło, że 10 zł też. No w każdym bądź razie, ale powiem Wam, że super to wygląda. Jestem zadowolona i naprawdę bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. I powiem Wam, że chyba dokupię jeszcze jeden, pod warunkiem, że będą. Bo wiecie, jak fajna rzecz, to raz, dwa się szybciutko rozchodzi i nie ma. Ale powiem Wam, że naprawdę super to będzie wyglądać. Przepiękna, przepiękna. I na Pepco już jest wszystko. Mam tutaj jeszcze dwie rzeczy z Biedronki, które kupiłam po bardzo fajnej cenie, bo to była dwie sztuki, jak się dwie kupiło, to było taniej i kupiłam dwa płyny do kąpieli. Jeden to jest taki o słodkim zapachu borówek. Odłożę sobie ten. Jak widzicie, powiem Wam, że zapach ma rewelacyjny. I powiem Wam, że za litrowy płyn 5 zł, tam 4,99 jest naprawdę bardzo, bardzo fajna cena. Więc wzięłam, chociaż mi tam niepotrzebne, bo tych żeli mam pełno. Ale powiem Wam, że warto skorzystać z promocji. I drugim żelem jest, płynem do kąpieli jest też bardzo ładny. Jest też bardzo ładny. Jest to Luxia Unicorn. Tak, i to jest z tym jednorożcem. Bardzo fajny też zapach, taki słodziutki. Myślę, że fajny. Bardziej taki przyciągający wzrok, no bo teraz wiecie, te jednorożce modne. Także też litrowy za cenę 4,99. Powiem Wam, że szybciutko to się rozeszło, no bo fajna cena, prawda? I promocja. I dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tutaj jest przycisk taki czerwony, także
Zapraszam do naciśnięcia. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. Jeżeli lubicie zakupy z Pepco, jeżeli chodzicie do tego sklepu, to oczywiście łapka w górę. I ja mam dla Was kolejną niespodziankę. Oczywiście pamiętajcie, że rozdanie nadal trwa, także subskrybujcie, żeby po prostu wziąć udział w losowaniu. Fajne nagrody. A ja mam dla Was kolejną nagrodę, którą muszę najpierw to wszystko posegregować, popakować i od następnego filmiku będą losowania fajnych rzeczy, także zapraszam i w tym momencie żegnam się z Wami. Pa!